Witamy, witamy Was, koni, bardzo serdecznie. Duet Rock'n'Roy'o w środowisku gry GTA 5 Online, bądź ogólnie GTA Online, prawda, Rockens? Witam Cię serdecznie. Tak, tak, jak najbardziej, cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę w uszczuplonym składzie, ale jednak duet to duet, który ma dzisiaj zamiar wybrać się, przynajmniej ja tak mojemu przyjacielowi zasugerowałem, na siłowni, by też sobie o siłowni porozmawiać. To wiesz co, jest kilka opcji. Aż prawdę powiedziawszy, nie mam jeszcze dostępu do siłowni. Albo ich nie ma, albo ja mam za niską rangę. Ale pomyślałem sobie, że możemy podskoczyć na korty tenisowe. O kurczę, Rok, no to wybrałeś perfekcyjnie w tym momencie. Bo jak kochani wiecie, bądź Rok kiedyś w ogóle trenował, znaczy uczyłeś tenisa, tak? Tak, tak. Ja najpierw grałem wyczynowo przez wiele lat. A potem pomagałem w szkółce i też trenowałem dzieciaki. No, a ja... No teraz to już troszeczkę padło, bo tato znalazł pracę w Warszawie, już nie mamy tyle czasu razem spędzać na kortach. No, pogoda nigdy nie stanowiła specjalnej bariery, bo są korty otwarte i zamknięte. Ale, no... Wspólne uprawianie sportu to jest rzecz wyśmienita. A ja w samym tenisie się zakochałem bez reszty, kulturalnie ojca uprzedzając, że ma prawo mi się to nie spodobać, ale uczciwie mu powiem, czy to kupuję, czy nie. No i zagraliśmy raz, tak na spokojnie, strasznie mi się spodobało. Tak się w sumie narodziły 3 odcinki w ramach kabaretu prymitywnie Tenis z tatą, gdzie zagościła również w finale moja mama. No jednak niestety, no... Posypało się przez wzgląd na nieobecność bądź ograniczoną dostępność mojego partnera w tenisie. Musiałem poszukać innych, że tak powiem, zamienników, substytutów. I tak jak kiedyś kochałem jeździć na rowerze i biegać, co pomogło mi zgubić tamte 30 kilo swojego czasu, tak potem, że tak powiem, imałem się różnych sportowych aktywności. A teraz stwierdziłem po prostu... Ciul, ekstra, ładne poszanowanie. Stwierdziłem po prostu, że zapiszę się do trenera i będę systematycznie chodził na siłownię. Przeplatając... A, trenera, żeś sobie tak, znalazł? Tak, tak, tak. I przeplatam. Czekaj, to po prostu cardio, tak? Czyli mam zajęcia z trenerem poniedziałek, bodajże środa, piątek, a wtorek, czwartek mam po prostu wytrzymałość, cardio, a w weekend odpoczywam. Sam ci zaproszenie. Ja w tenisa jeszcze nie grałem. Znaczy grałem gdzieś w singlu, gdzieś tam kiedyś, bo to chyba nawet był jeden z elementów misji. Tam Michael grał z żoną, natomiast tu w online nie grałem. Nie pamiętam w ogóle, jak się uderzę, to może być dosyć zabawne. Słuchaj, ja ostatnio... sorry, mów. Nie wiedziałem, że trenera wziąłeś, to też fajna rzecz. Nie, bo to dodatkowo, wiesz, mobilizuje. Też sobie uświadomiłem, jak wiele rzeczy robiłem błędnie, bądź niepotrzebnie, bądź pewne kwestie wykluczały. To jest przeogromna wiedza, jaką zdobyłem przez ostatnie 2 tygodnie moich skromnych początków długiej, ciężkiej drogi do pieprzonego monstrum. No, na szczęście, no nie powiem tak, no na pewno odległość od domu do siłowni odegrała niemałą rolę w tym wszystkim. A to znaczy co, masz daleko, blisko? Blisko. A, blisko masz. Blisko, spacerkiem sobie podchodzę, wiesz. Dobra, pamiętasz, jak tu się podbicie, zbicie, drop? Ja kompletnie nie ogarniam tej gry, także... No wiesz co, któryś z tych guzików... Czekaj. Coś wymyślimy. A nie, tu sprawdzam. Okej. Potrafię się poruszać lewo-prawo. Co ty na to? Ruch celowanie. Okej. Tablica, wyjście, kamera. No w ogóle serwis. Okej. No proszę, nawet mi się udało. O kurde. No drogi przyjacielu, w tenisa jeszcze z tobą nie grałem w grze. No to też powiem, w grze wideo. Już grałem wcześniej z ludźmi i tak sobie pomyślałem, kurde, no tego tenisa tam chętnie zostawił na nagranie z tobą. Aha. No to miło z twojej strony. Wiesz, no to też pokazuje, jak wiele, że tak powiem, różnych dodatkowych aktywności znajduje się w środowisku tej gry, gdzie jednak jest ogromne przywiązanie do detali. Ja nie przypominam sobie żadnej innej gry, która... Tak przywiązywałaby wagę, wiesz, do detali. Różnego rodzaju, czy to kwestii fabularnych, czy to kwestii mechaniki, czy wyglądu świata, jego konstrukcji.
No, jakby ja też się zgadzam. Rockstar to jest jedna z tych nielicznych ekip, które naprawdę dużo serca wkładają i to przynosi efekt, to naprawdę przynosi efekt. Jest cała masa tytułów wychodzi, które są tak niedorobione piekielnie. Mi się wydaje po prostu, że Rockstar robi takie gry, w które sam chciałby zajebiście długo nerdzić. Że to nie są takie gry typowo pod publiczkę, nie? Na zasadzie, że ja takich gatunków nie lubię, ale zrobimy taką grę o takim gatunku, nie? I w ogóle zrobimy ją bardzo krótką, bo to teraz jest w cenie i trendy w ogóle. Wiesz, o co chodzi, nie? A tutaj, jest tyle tych, wiesz, no to jest nawet motyw podwójnej, potrójnej imersji, tak? Gdzie na przykład sterujesz gościem, który wchodzi do twojego mieszkania, odpala telewizor i w środowisku gry oglądasz wirtualną telewizję dotyczącą innych bohaterów. Wiesz, o co chodzi? Takie wielokrotne, wiesz, zanurzenie się. Wiesz co, to można też się wybrać do kina, to też myślałem, że to jest też takie miejsce, do którego możemy skoczyć, bo nieraz. Dobra, to zaraz, potem pójdziemy do kina i będziemy, wiesz, najważniejsze to cały czas być w ruchu, cały czas być w ruchu, kurwa, cały czas być w ruchu, kur! Dobra, będziemy besztać filmy w kinie, nie ma sprawy. Cały czas być w ruchu. Kurwa. Tak kreskówką to wyglądało, że z lewej do prawej. Jak na ringu. Ja po prostu, wiesz. Oszty. Nie, no w ogóle masakra jakaś z tym sterowaniem na padzie to jest. Ja sporo czekam grałem w tenisa na tych. Sporo grałem w tenisa na konsoli. Gdzieś tam gdzieś kiedyś jeszcze na Xboxie, tylko już nie pamiętam jaki był tytuł. A widzisz, to, a z kolei... jest ta sama mechanika. No. Ja z kolei w tenisa to pamiętam grałem sobie na Nintendo Wii, wiesz, jak dopiero raczkowały wszystkie te urządzenia wskazujące. Aha. A tak, tak, to musi być świetna zabawa. Wii Sports chyba tak się to jakoś nazywało. Słuchaj, nie musimy nagrywać całego seta, bo on strasznie długi będzie. Nie, no to możemy go olać, oczywiście, wiesz. Ja po prostu chcę zdobyć achievementa, to znaczy spieprzenie wszystkiego, co się da w tej grze. Czyli zajęcie wszystkich możliwych ostatnich miejsc we wszystkich możliwych aktywnościach. Tego jeszcze nikt nie zrobił, a jestem bardzo bliziutko. Może dostanę coś od Rockstara. No to jest wiesz, kwestia też przyzwyczajenia się do kontrolera, to... Nie, się z tego śmieję. Ale nie, to jakby powiem ci, że strzelanie na padzie, nie? Jakby na PC-cie bardzo dużo opiera się na trafieniu, to znaczy na celowaniu, na precyzji. Natomiast tutaj zupełnie to coś innego. Tutaj kwestia tego, jak szybko wciśniesz ten auto-aiming. Wiesz, jak szybko celujesz, mniej więcej na środek ekranu, tak. Naciśniesz guzik. I ty jakby zupełnie inny rodzaj jakby refleksu za to odpowiada, inaczej to się wszystko odbywa. I... Wiesz, ja mam taką taktykę strzelania w GTA, że po prostu chowam się za przeszkodą. Wiesz, wychodzę za nią, strzelam i od razu się chowam. Wiesz, bo mi automatyczne sprzycelowanie do najbliższego zasłonu. I tak ciul, ciul, ciul i koniec. Nie wiem, czy to tak powinno być, czekam na wersję PC-tową. No, w nią się zanurzyć. Ja to jednak PC-towy zwierz jestem i tyle. No, ja to rozumiem. Wiesz, ja w ogóle to... Oprócz tego, że wersja PC-towa może być ciekawa i to wiadomo, bo to i myszki będzie się inaczej strzelało i ta perspektywa pierwszej osoby będzie inna zupełnie. Natomiast najwięcej sobie obiecuję, jeżeli chodzi o modowanie. To znaczy ludzie dostaną narzędzia, żeby... No tak, to jest właśnie... ...przerabiać. To jest przepiękne, kiedy powiedzmy w pewnej... w pewnym aspekcie gra staje się narzędziem do tworzenia dodatkowej zawartości autorstwa samych użytkowników, dla których gra została zrobiona, prawda? Czyli tak troszeczkę gra staje się narzędziem i wiesz, jak na przykład wychodzi jakiś Fallout, tak? Czy jakiś Elder Scrolls, to wiem po prostu, że community Nexusa, wiesz, przygotuje mnóstwo zajebistych modów, tak? Cały Steamowy Workshop przecież też ładnie tam prosperuje, prawda? Także tak, to jest fantastyczna sprawa, bo wiesz, no modowanie to nie jest tylko, wiesz, dodatkowe jakieś tam itemki, przygody, ale to też często są mody naprawcze, tak, które kastrują coś kompletnie niepotrzebnego, bądź naprawiają coś, co naprawdę kulało. No, to prawda. I to jest, pecety zawsze będą miały tą przewagę, wiesz.
jakby też, znaczy, wiesz, zawsze jest pytanie o tą optymalizację, bo kurde, z GTA to... O Boże, nie, jestem przerażony, wiesz. I ostatnio to z Renatą gadałem na ten temat, że jak sobie, wiesz, gram tam... jak ona sobie gra, albo ja sobie gram w jakieś różne gry na właśnie na PlayStation 4, to doceniam tą wygodę, tak? Że mogę się położyć, oprzeć i nie jestem, powiedzmy, jakoś tak ograniczony koniecznością no, bycia przy tym monitorze pod kątem położenia łap na klawiaturze i myszce. To jest takie, nie wiem, no przypomina mi się stare czasy, wiesz, Pegasusów, kanapy, zabawy w systemie Hot Seat z kumplami, tak? Czy to tam tak. Tanki, Contra, czy Mario... Cholera, czoł, no nie mało tego było. Dobra, Rok, kończ waść, wstydu oszczędź i zaproś do kina. W ogóle piłki nie odbijasz, ja w ogóle, wiesz, odbijam jedną, a ty gdzieś biegniesz w drugą stronę. Rok, to tak mnie słuchasz, co ja ci powiedziałem, że do czego ja dążę? No ja wiem, ja wszystko rozumiem. Tylko muszę robić wszystko takie rozumiem. Pozory, że mi zależy, bo to jest ważne, że jak Rockstar zobaczy, że ja tak specjalnie przegrywam, nie? To nie dadzą mi tej nagrody. Ja muszę tak udawać, że kurczę, nie wyszło, ale mi szkoda, ale nie smucę się i gram dalej, bo to, wiesz, to nie będę mówił, że gra jest głupia, bo ja nie potrafię grać. Wiesz, o co chodzi, nie? To nie jest tak łatwo dostać tą nagrodę, nie? Dobra, uważaj. Teraz się... Ach, cholera, jasna. As. Także pozdrawiam wszystkich amatorów kulturystyki, jak i tych weteranów. Jak napisałem o tym na Facebooku, nie? To nagle tam z 30 komentarzy naraz, wiesz, z profilowymi zdjęciami jakichś tam naprawdę mega karków, nie? Witamy w środowisku pokerów, nie? Przyszłe monstru, propsujemy, siłka, kolejny z nami, zajebiście. I tam wchodzę na te zdjęcia, takie skurwysyny wielkie, wiesz, takie zajebiste w ogóle. No właśnie. Tarczownik nie może być kucherkiem, jakby nie było. A sport to zdrowie, no, nieważne w jakiej formie. Teraz to ci zazdroszczę trochę, bo też coś, o czym myślałem, ale tak, wiesz, odkładałem. A powiedz mi, właśnie co cię skłoniło do tego? Wiesz co, no chodziło o to, że ja od początku roku imałem się różnych tych aktywności sportowych, tak? Był ten tenis w zeszłym roku, przez cały rok było zajebiście. Od tego roku się, wiesz, pozmieniało, bo powiedziałem ci przez co. No i wiesz, i generalnie było to bieganie, taniec, jakieś hantle, brzuszki, prawda, tego typu elementy, na przykład bieganie po parku łączone z, wiesz, tymi takimi, genialny pomysł uważam na marginesie, wiesz, tymi społecznymi siłowniami, takimi prostymi, wiesz, co są w parku zazwyczaj rozlokowane. No i wiesz, podbiegałem, ćwiczyłem i odbiegałem, nie? Ważne, żeby to trwało tam minimum 40 minut, bo dopiero po pół godzinie ćwiczeń organizm spala tłuszcz, nie? Wiesz, bez żadnych, wiesz, jakichś tam dopalaczy, że tak to nazwę, sportowych. Ale też nie do końca na sucho, bo na sucho to kurwa nawet trawa nie rośnie. Ale wiesz, magnez, L-karnityna, tran, prawda, suplement, jakiś witamin i tak dalej, nie? No. Nawadnianie się. Tak, pozdrawiaj wszystkich. Dokładnie tak. Serdeczny paluszek, kurde. Mikey Forfinga. A ty miałeś w ogóle okazję być w kinie wcześniej, w GTA? Chyba jeśli chodzi o fabularkę, ale przy okazji GTA 4 Rockets. I pamiętam, że bawiłem się doskonale. Właśnie, jestem ciekaw, jak to zrobili. No. Ja właśnie byłem u kumpla w mieszkaniu i tam jakaś kreskówka leciała o facecie, który się nazywał, czym ci nie skłamał, Furia Impotenta. To tak, był taki super ostatnio bohater. Gadaliśmy z Seto na ten temat. Chociaż twoje budowanie zdań zaczyna mnie delikatnie przerażać, wiesz. Ostatnio byłem u kumpla, wpadłem u niego, a tam w telewizorze kreskówka. Dopiero potem się złapałem, że ty mówisz o grze. Bo powiedziałeś to tak niepokojąco naturalnie. Ja siedzę w tym GTA, przyznaję bardzo dużo. Mi w ogóle imponują takie sandboxy, bo to jest taki... jest bardzo, bardzo duża dowolność. Ale też ja cały czas uważam, że jeżeli chodzi o GTA, to teraz, wiesz, Rockstar przede wszystkim pracował nad wersjami na nowe konsole i na pecety, nie?
I to GTA, to co zostało wprowadzone na początku, to właściwie jest teraz cały czas w tej grze, ale liczę na to, że jak wypuszczą już te wszystkie wersje... Uff! Rockens! Ale widziałeś, jak koleś ten skręcił? Kurde, po prostu masakra. Koleś mi skręcił po prostu... Nie wiem. Mam pistolet na powietrze. A ty masz w ogóle kurtkę jak Angry Joe. A no, faktycznie. On ma też takie dwa białe paski na rękawie. Tak mi przyszło. Tak mi przyszło do głowy. Czekaj, tam kanar idzie. Z mojego starego siedla. Spierdalaj. O, i sąsiadka, która nienawidziła moich Happy Wheelsów. Serdeczne spierdalaj. Dobra. Ej, uwaga! Rok! Tam idzie adblock. A, już spierdalaj. Okej. Okay. Czyli co? Idziemy do kina, rozumiem, na wściekłe rozklapiochy z bagien. 3. Zobaczymy. Okej. Okay. Trzeba ten w prawo dać kursorem, żeby tam wejść. Ja nie byłem nigdy. Nie wiem, czego tam się można spodziewać. Kino jest niestety zamknięte, przyjdź kiedy indziej. To jakim cudem ty wszedłeś? Serio? No. Bo tutaj mówią coś o grzmoceniu się bez kitu. Masz ty w życiu, Rockens. Cholera, no sam zobaczysz ten seans. Nie, wyjdę. Ale to bez sensu, to co? To wpuścili tylko jednego klienta? Ale ja to w ogóle nie widzę, że żeby to było jakieś oznaczenie, że jest to kino. To musisz tutaj dotknąć drzwi i wtedy ci pojawia się informacja, naciśnij w prawo, krzyżak, żeby wejść do środka. No nie, kino jest niestety zamknięte i przyjdź kiedy indziej. No co za bzdura. O, ale kicha. Chodzenie do kina w ciągu dnia też jak najbardziej ma swój urok, cholera. Dobra, wskakuj. Czekaj, pozwól, że wyjmę kolejny ten hełm z dupy. A nie, wyrzuciliśmy i one zostają, dobra. No to Rockens, to jaka inna atrakcja? Jedźmy do innego kina, chcecie kino i koniec. Dobrze. Albo chodźmy się przespać, żeby był wieczór. O, a jednak chyba tak nie da. A, jest, mam coś. No to jedziesz, Rockens. Nie siłownia, to jest, ikona jest jak siłownia, ale to jest siłowanie na rękę. Dobra, niech będzie. To jest też aktywność, której się jeszcze nie oddawałem do tej pory. Zajebiście, bo w niej jeszcze nie przegrałem. No, przepraszam, mów dalej. Wcześniej grałem w rzutki. Aha. Jeszcze. Okej, to też muszę zaliczyć. Nagroda czeka. 10 minut jest bardzo statycznej rozrywki przy rzutkach. Ale wiesz co, opowiadałem o tym Rockstarze, nie? Z taką nadzieją, że jak już wypuszczą te wszystkie wersje i na nowe generacje i na PC-ta, to zajmą się tym GTA Online tak naprawdę ostro. Mm-hmm. Bo tutaj... No przerzucą na pewno siłę kadrową. Tak. Wiesz, ale to też myślę jest dobry motyw, żeby sobie ogólnie o grach piaskownicach, tak zwanych sandboxach, pogadać o ich bolączkach. Tutaj wysiadamy? No, to chyba gdzieś jest tutaj. Okej. Okay. Nie, musimy znaleźć drzwi do tego miejsca. Nie, to nie tu. Ale to gdzieś tu był właśnie ten budynek po tej stronie. O, wiesz, siłowanie na rękę. Sorry, wiesz, kurde, za nudno było w pewnym momencie. Mam nadzieję, że... Czekaj. O, rok miał przy sobie 65 dolarów. Rok, tutaj zaszło mało nieporozumienie z panią Elżbietą. Zaraz cię zaproszę. Spoko. Nie wiem, jak to działa, to chyba jest oparte na statystykach właśnie. Nie wiem, wiem, że mnie goni policja, a nie mam żadnych pocisków w magazynku. Wyskoczy ci zaproszenie, to tak, 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 dzięki. Bardzo okej. Okay. O 200 dolarów rok, grubo. A nie widziałem nawet, tak? Coś takiego odnotowałem. Łota. Okej. To są takie rzeczy jak stan psychiczny. Ja nie wiem do końca, do czego to służy. Ja wiem, do czego to służy. To potrafi być naprawdę groźną bronią rok. Dobra, zobaczymy, jak to działa. Okej. Okay. Ale nie graj w to wcześniej, czyli mamy... Nie. Szybko poruszaj, to właśnie... O. Dobra, rok. Czyli poruszamy wszystko naraz. Ha! Cholera jasna, no! Niech to szlak!
Ja słaby jestem w tym, w gibaniu drążka jednak. Sorry, nie ma rewanżu. Jesteś nikim i musisz się z tym pogodzić. Nie no, Rogue, zjedźmy do kina, no. Myśmy w życiu chyba razem tylko jeden film oglądali, który był zajebisty, ale to stanowczo za mało. Dobra, dobra. No masz rację, jakoś tak. Chyba zawsze to ludziom pokażemy coś nowego, rozumiesz? Hops. Dobra, poszukamy innego kina. Robi się mroczniej. Właśnie, jest nadzieja, że to kino otworzą. Jak widzę tutaj te klimaty, wiesz, generalnie taką, no... By night, jak się to ładnie mówi. A przed by a w night... Nocy, no, w nocy jest naprawdę fajnie. No, a przed by night dodaj sobie obojętnie jaką mieścinę. To mi się Chicago nasze wspólne kojarzy. Nie, no Chicago w ogóle... To mistrzostwo świata po prostu. Przyjechaliśmy tam w świetle słońca i aż żeśmy chodzili po mieście, aż się zrobiło późny wieczór i jakby mieliśmy mogliśmy podziwiać to miasto przez praktycznie każdą porę dnia taką i świetnie to wyglądało. W ogóle tam jest jakby trochę inaczej to wszystko wygląda, bo tam są bardzo wysokie budynki, to wiadomo. Mhm. I słońce zupełnie inaczej, kiedy słońce zachodzi, no to najpierw zachodzi za budynki. Są takie miejsca, gdzie jest ciemno, są takie miejsca, gdzie jest jasno. Zgadza się. No ma to swój niepowtarzalny klimat, kurczę. Ma to, nie? Dobranoc, synku. O. Także Chicago, fajne miejsce. Teraz idziemy do innego kina, mam nadzieję, że to będzie otwarte. Nie mogę skoncentrować na nim. To ja poradzę, że on jest taki długi. Rok, zaraz będziesz miał, kurwa, perłowy kołnierzyk. Oh, yeah. A tu to troszeczkę... wygląda na otwarte, nie? No, a tu klimat Vice City w ogóle. Oż ty w życiu? Dobra. Są drzwi chyba tutaj. Aj, trochę. Nie muszę przypominać, kto stawia. Nie, spoko, tylko... A, tu są drzwi. Okej. No i zajebiaszcza. Możesz cokolwiek zrobić? Nie. Tutaj, tu są kasy. Okej. Tak, faktycznie tu coś jest. O Chryste, ja oglądam kreskówkę. Kino jest niestety zamknięte, przyjdź kiedy indziej. O nie gapi. Chryste, panie, ja mam kolesia, który z wibratorem współpracuje. Ma taki wielki tyłek owosiany. Ja pierdzielę, no jak to nie mogę wejść do kina, no? Ja mam aż za niską rangę, wiesz? To może żeby pójść do kina, tak? Mam za niską rangę, żeby pójść do kina! Mam za niską rangę! To zaraz, poczekaj rok, daj mi kurwa kilka minut. Zaraz na tym popracuję, kurwa. A pierdole. GKS Katowice, kurwa. Gdzie jest krzyż? A pierdole. Czekaj rok, zostało mi jeszcze 300 cywili. A to ty jesteś, dobra. Wiesz co, ta gra powolutku zaczyna mi się podobać. Właśnie musimy więcej okazji do rozruby poszukać. Dokładnie. Ja tak lubię z tobą spokojnie zaczynać i ostro kończyć. Oż ty, postawił się, kurwa, w sweterku. Poradziłbym sobie rok. Klasyczny tekst z filmów, nie? Ktoś komuś ratuje życie. Ty, rok, żyjesz? Ja cały zdrowy. Dobrze. Nie angażuję w te twoje brutalne działania. Uciekaj, Rojo, uciekaj! Spokojnie, wącham kafelkę. Udaję trupa, taktyczne rozwiązanie. Jak najbardziej logiczne. Rocket, powiedz mi, jak stoisz z kasą? Wiesz co, to niekulturalnie kogoś pytać o zarobki. Chyba, daj strzałkę w dół, to ci. Chyba, że jesteś ze Stanów. Dobra, mam strzałkę w dół, no. Ile masz tam w prawym górnym rogu kasy? Gotówki mam prawie 4 kobla, a w banku mam 8. Dobra, ła, to ty jesteś bogaty, wskakuj. Zakupimy ci amunicję.
Yeah. Poproszę uprzejmie. Tak, tak. Dobra. Tak, jest pistolecik. Dobra. Sorry, Rock, ale nie wytrzymałem. Tutaj. Motherfucker! Hello, motherfucker! Dobra. Rzadko który się stawia, nie? No i bardzo dobrze, wiedzą kto idzie. Dobra, co my tu mamy? Ponoć jest jakaś opcja, żeby szybko to kupować, ale ja szczerze mówiąc go jej nie znalazłem. Dobra. Jedyne, co mi się udało znaleźć, to... Co my tu mamy? Ile kosztuje na przykład to? 14... Kurde, to będzie ciężko. Dobra, snajperkę nie. Jakąś strzelbę, żeby się fajnie strzelić. O, strzelba bezkolbowa. To mi się podoba. Bo rozumiem, tu jestem nikim i nie mogę tego używać. Dobra. To w takim razie wygrywa kandydatka numer 2. Tak. Dobra, zajebiście. Czy mogę... O, dokładnie. Będzie mnie stać na uchwyt? Cholera nie. No nie ma rady, to będę musiał sobie zasłużyć. Naboje, ja poproszę wluj. Mnóstwo pocisków. Zajebiście. Okej, Rokes? Jak tam, gotowyś? Tak, mam strzelbę i młotek. Co ty sądzisz? Myślę, że to jest ciekawa kompozycja. Na bliski dystans i bardzo bliski dystans. Dobra. Jaki masz śliczny ten spadochron. Ej stary, wiesz co? Tu jest coś do wzięcia. Bez kitu, zawsze chciałem tym pojeździć. Do peczki? Aha. Nie, wóz strażacki. Dobra, zajebiście. No. O, sorry. Sorry, myślałem, że siadłeś. Pamiętaj, że mam strzelbę. Dobra. Dobra, idziemy gasić jakiś pożar. Dobra, chodź oblać jakieś śmietniki z góry. Kurde, czekaj, nie można to za wiele. Nawet fuckersa nie mogę pokazać. O, oh shit. To starszy samo skręca. Witamy w programie... Rockens na językach. How are you today? How you doing? How you... What? Have you found... Have you found Jesus? Where is Jesus? Hello! Mr. Famous Guy, listen to me. Where are you going? Why you've got so much ammo? What you've got so much ammo today? What you trying to do with that ammo? Reklama Sprite'a u góry, proszę bardzo. Hej, jest sklepik. Okej, okay. Co będziemy robić w tym sklepiku? Brzydkie rzeczy, mam nadzieję. Czy tu jest faktycznie sklepik? A propos detali, po prostu to jest coś nieprawdopodobnego, nie? A nie, tu jest tylko reklama tego faceta, co tam... To nie tu, czekaj. Tam muszę jednak sklepiku na mapie poszukać. Tu mamy ten osławiony tryb SPP. Dla ciebie, która jest... powinna ci się spodobać. Mhm. Wydaje mi się, że się nudzą w tym, w placu rozrywki. Oś ty w życiu. Gotowy? Nie! Rok, kurwa, sorry. To był pan za mocny trójkącik. Jedziesz, jeszcze raz. Tondo rondo. Dobra, jestem. Ktoś nas strzelił, Rok. Tak, widziałem to. Rokes, dawaj na centrum! Dobra, teraz policja nas będzie próbowała. Oje, policja nas nie ściga. Koktajl Mołotowa już mnie świeżbi w łapuni, kiedy moim oczom ukaże się rozkoszna, nieświadoma niczego parada. Parada muzyków. Ja mogę fuckersa tylko pokazać. Fuck the police. Pamiętajcie, podobał się materiał? Łapka w górę. Ej, dlaczego? No co jest grane? Dlaczego ja mogę tylko fucki pokazać, nie mogę strzelać? Albo nie mam broni krótkiej. Chyba. No to tobie się akurat nie dziwię. Oj, Rokes, to było strasznie miłe z twojej strony. A, proszę cię bardzo. Zawsze można ciebie liczyć. Daleko mamy do tego centrum? No tam masz, widzisz, kurde, 900 metrów.
damy radę. No, no. Aczkolwiek odnoszę wrażenie, że się majtnąłeś, ale chyba to jest coś do naprawienia, prawda? No chyba tak, cholera. Dobra, kochani, pora zakończyć odcinek mocnym pierdolnięciem. No a propos tych gier piaskownic, to może faktycznie wrócimy do tematu przy okazji. Jak najbardziej, aha, bo to... Dobra, to mam plan. Aha, to my się żegnamy, tak? Nie, no idziemy na centrum, nie? Tak, ale w twoim odcinku, bo mówiłeś, że się żegnamy, już nie wiem. Nie, no na pożegnanie zrobimy rozpierdol w parku rozrywki, to nie? To już się martwiłem, że... Nie, nic tych rzeczy. Wpadłem na taki dobry pomysł, który... Nie doczeka się realizacji, nic z tych rzeczy. Sam jestem ciekaw, tak jak mówię. Ale chyba się rąbnaj ze schodami. Dobra. I teraz powinna wejść taka ostra muza, jak na przykład z Kill Billa, i my w zwolnionym tempie ze strzelbami, by głosić prawdę. Dobra. Trzeba wysiadać. Kochani, czyli znów zrobimy coś, co absolutnie was nie zgorszy, ale gra Hatred z kolei gorszy. To jest, wiesz... Tak, z pozdrowieniami dla twórców Hatred. Dokładnie. Dobra, Rockens. Pozwoliłem na zdjęcie, nie wydaje mi się. Nie może zostać świadek. Elegancko. Samochody policyjne podjeżdżają, ale z tamtej strony nie mogą wjechać, bo są schody. Spokojnie. Mamy przewagę. Ja im pokażę park rozrywki, kurwa. Gdzie leziesz? Co to tak mało rodzin? Masz jakąś snajperkę, żeby postrzelać do ludzi z góry? Mam. No to chodź. A można tutaj wejść na taki wagonik sobie? Chyba tak, cholera. Ale chyba nie w ten sposób. Cholera. Wiesz co, może być problem, bo ja operatora chyba zajebałem. No i co, pojechał bez nas, no? Z tej strony chyba się wsiada. Nie wiem, co się dzieje. A, bo tu się wysiada chyba, wiesz? Aha. A już nie, no to bez sensu, to się wysiada w tym samym miejscu, co się wsiada. W końcu jest koło. No, nie, co spoko. To jest? To w ogóle jest kolejka, wiesz? A nie, to jest kolejka. To myślałem, że to jest koło młyńskie, diabelskie. W ogóle policja nie reaguje, zauważyłeś? To jest straszne, po prostu te moje chore rzeczy są tak obrzydliwie bezkarne. I to mnie bardziej przeraża niż to, co robię. Ale ślicznie krzyczą. Jeb! Pięknie. Ja pierdzielę. Gdzie policja? A nie, to nasz dwóch strażacki tak ten sygnały daje. Może policja twierdzi, że jednostka już przyjechała, bo trąbi i już ktoś się tym zajmie. A my możemy sobie rozkosznie hasać. Diabelski młyn można by... No, tu w ogóle, dobra. Wiesz, przydałyby się takie koniki takie, wiesz. Dobra, to jak na prawdziwych psycholi przystało, ja proponuję udać się w jakiś chory trip w ramach konkretnej karuzeli. Kolejka górska 16 sekund. To brzmi godnie. Poproszę. Chyba tutaj trzeba skikuśnąć, czy nie? Hop. Ale nikt. What the fuck? No można wsiadę. Czekaj. Może... Cholera. I co nas wpuścić na te atrakcje? Ja nie wiem, my się chyba nie zachowujemy. Ani kino, ani kurczę nic. No przecież są tutaj te na mapce. Te ikonki odpowiedzialne za... Za zabawę? Za zabawę. A może gdyby tak? No nie dadzą mi szansy. No. O, hops, czekaj. Przez chwilę miałem, o, 10. Tu. No. Ja mam za sobie level pewnie oczywiście. No proszę, i co? Skakuj. Rok, samotna skała. No nie, no nie. Nie, dam nie rady. Wysyłaj mnie samego na to. O, czekaj. Tak, nie to! Okej. Okay. Jak żygać to razem, nie? Tak jest. Ale wszystko jesteśmy odwróceni. Wyjdź, zmiana widoku. Rokes, kurde. To będzie kochani,
Ja myślę, że tym turbodynamicznym, mega nieopisanie efektownym, po prostu w tym momencie przekraczamy prędkość światła, kurwa, atrakcją. Myślę, że duet Rocket Rio się z wami pożegna. Rok, dziękuję serdecznie, trzymajcie się, kochani, do następnego. Boom!